Te osoby, które śledzą mój kanał vlogowy, zauważyły, że w lipcu byłem na pewnym spotkaniu w Brukseli. Niestety więcej z tego spotkania nie byłem w stanie powiedzieć z tego względu, że wszystko zostało utajnione, podpisane zostały odpowiednie dokumenty, które zabraniały na publikację, wspominanie i mówienie o czymkolwiek, co zostało tam pokazane dość szerokiej rzeszy redaktorów, dziennikarzy, vlogerów, blogerów, którzy zjechali się właśnie do Brukseli z terenu całej Europy. Słuchajcie, mowa będzie o dronach. O dronach pewnie już z tytułu można było sobie to wywnioskować. Czy to jest ciekawy produkt, czy to nie jest ciekawy? Zostawiam oczywiście ocenie Wam, czyli widzom i ewentualnie tym osobom, które zdecydują się na zakup tego sprzętu. Ja postaram Wam się pokrótce opisać, co to jest, o co w tym wszystkim chodzi i czemu to jest inne niż tradycyjne drony, które do tej pory mamy dostępne na rynku. Event był bardzo fajnie przygotowany, może nawet powiedziałbym, że za fajnie, bo strasznie duża ilość szkoleń wszelakiego rodzaju związanych właśnie z tym produktem, czyli z dronami powiązanymi z filmem Star Wars. Zaproszeni byli dziennikarze technologiczni, dziennikarze związani z rynkiem dronów oraz dziennikarze związani właśnie, blogerzy głównie z rynkiem Star Wars, prowadzący blogi i strony o tej właśnie tematyce. Na rynku będą dostępne aktualnie 3 wersje dronów, które są odpowiednio opakowane i ucharakteryzowane, że tak powiem, na statki, które znamy z ekranów kin z filmu Star Wars. Pierwszy jest to model oznaczony symbolem 74Z Spiderbike, drugi to jest T-65 X-Wing Starfighter i trzeci jest to TIE Advanced X-1. Ja wybrałem, bo taką możliwość żeśmy mieli później, wyboru urządzenia, które przyjdzie do nas do testów, w którym będziemy mogli sobie już w zaciszu domowym poeksperymentować, pobadać, polatać i co tu dużo mówić, pobawić się. Ja wybrałem ciemną stronę mocy i TIE Advanced X-1 TIE Fighter pojawił się u mnie na testach. Ale może jeszcze kilka słów o tym, co było na pokazach. Czym te drony się różnią od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni? Przede wszystkim są to drony, które będą nam mogły symulować walki powietrzne. I tak, w jednym pomieszczeniu będzie mogło latać do 12 tego typu dronów. Same statki powietrzne będą się komunikowały z kontrolerami, kontrolery będą się również komunikowały z naszymi smartfonami. I tak jak mówię, do 12 obiektów w jednym pomieszczeniu może latać i wzajemnie się nie zakłócać. Nowością jest to, że będzie można staczać pojedynki powietrzne, czyli urządzenia wyposażone są na przodzie w diody, ewentualnie w lasery. Dwie wersje są. Wersja podstawowa wyposażona jest w diody podczerwienie. Jest to wiązka dużo szersza niż laserowa. Dużo łatwiej trafić przeciwnika właśnie korzystając z systemu diod. W momencie, kiedy już nabierzemy odpowiedniego doświadczenia, możemy wymienić te elementy na diody laserowe i wtedy już skupienie jest dużo większe i dużo trudniej tego przeciwnika w cudzysłowie trafić. Słuchajcie, całość bardzo mocno jest powiązana z filmem Star Wars. Wszystko jest w klimacie tego Star Warsu przygotowane. Same pudełka wyglądają genialnie. Słuchajcie, w momencie, kiedy takie pudełko otwieracie, wygrywany jest motyw z Gwiezdnych Wojen. W przypadku moim są to motywy z ciemnej strony mocy. Ja może Wam teraz zademonstruję, jak to wygląda.
faktycznie dla fanów Gwiezdnych Wojen jest to no, genialnie przemyślany gadżet, bo oprócz tego, że możemy nim latać i bawić się z innymi, możemy również sobie taki gadżet postawić gdzieś na półce i on odpowiednio doładowywany w tej podstawce będzie nam wyśmienicie świecił i będzie nas raczył różnymi efektami dźwiękowymi właśnie z Gwiezdnych Wojen. Zresztą te efekty dźwiękowe towarzyszą nam wszędzie w momencie, kiedy używamy kontrolera. Kontroler taki ma do dyspozycji złącze słuchawkowe, sam ma wbudowany głośnik i również w momencie, kiedy ten kontroler jest uruchamiany, pojawiają się odpowiednie dźwięki. Jeżeli nie chcemy słyszeć silników od drona, również możemy sobie podpiąć słuchawki i wszystkie komendy oraz wszystkie informacje związane z tym, czy kogoś żeśmy trafili, czy sami zostaliśmy trafieni, są do nas przekazywane. Systems check complete. Hold up formation. Słuchajcie, producent tutaj przemyślał dość ciekawe rozwiązania. Pierwszym rozwiązaniem, którego Wam nie mogę zaprezentować, ponieważ jeszcze nie ma oficjalnej premiery aplikacji powiązanej właśnie z tym dronem, jest możliwość zainstalowania smartfona właśnie w kontrolerze, sparowania go właśnie z kontrolerem i uczenia się, można powiedzieć, na sucho, bez narażania samego drona na ewentualne uszkodzenia, pilotażu. Producenci z tego, co opisywali, zadbali o to, żeby było realistyczne odwzorowanie pracy tego kontrolera, manetek, które mamy na nim, tak, że w momencie, kiedy nauczymy się latać na symulatorze, bez problemu będziemy również w życiu mogli sterować tym dronem. Jeżeli nie chcemy korzystać z aplikacji, jeżeli nie chcemy korzystać ze smartfona, tak, żeby zapoznać się z samym dronem, również mamy opcję ustawienia z kontrolera trybu szkoleniowego, czyli zamykamy jak gdyby naszego drona w takim wirtualnym boksie, wirtualnej kostce, która jest ograniczona rozmiarowo i w momencie, kiedy nawet byśmy gdzieś chcieli mocno wysoko polecieć, to sam dron wyżej się nie wzbije i nie rozbije się na przykład o sufit, nie poleci za bardzo w prawo, żeby się rozbić o ścianę lub też nie uderzy w podłogę, żeby się nie uszkodzić. Może przejdę do samego urządzenia. Żałuję, że jeszcze nie ma tej aplikacji, bo chętnie bym Wam to zaprezentował i powiem szczerze, że na tym evencie była możliwość interakcji z tą aplikacją, ale myślałem, że w momencie, kiedy my dostaniemy te drony już do samego testu, to również ta aplikacja dla nas będzie dostępna. Niestety okazało się, że nie jest dostępna. Dużą niespodzianką jest odpakowywanie samego pudełka. Jest to wszystko naprawdę bardzo elegancko przygotowane. To, co mówiłem, w momencie, kiedy otwieramy pudełko, widzimy nasz statek, widzimy naszego drona, jeszcze nieuzbrojonego w śmigła, umiejscowionego na odpowiednim postumencie, podświetlanym postumencie, z zabezpieczonym przezroczystą pleksą i dodatkowo wygrywane są motywy z Gwiezdnych Wojen. Sam dron wykonany jest, jak producenci mnie tu zapewniali, z arcylekkiego i wytrzymałego plastiku. Plastik jest ręcznie malowany, tak żeby ten dron faktycznie wyglądał tak jak pojazdy, które są serwowane nam na ekranie. Całość wyposażenia również upakowana jest w odpowiednie szufladki. W każdej z szufladek mamy pewną część oprzyrządowania, które będzie nam potrzebne do tego, żeby tym dronem się zapoznać. Pierwsza szufladka zawiera osłonę, dodatkową osłonę, którą możemy założyć na czas szkolenia, tak aby zabezpieczyć śmigła przed ewentualnym uszkodzeniem, gdybyśmy uderzyli w jakiś przedmiot. Kolejnym elementem jest pad, bardzo profesjonalny, ciężki pad. Producent niestety nie wyposaża nas w baterię, tak więc jeżeli będziecie decydowali się na zakup tego zestawu, to również cztery baterie typu AA, czyli te grubsze paluszki, należy mieć. Kolejnym elementem jest ładowarka i dwie baterie. Dzięki tej ładowarce będziemy mogli ładować naprzemiennie te baterie i każda bateria będzie nam starczała na 15 minut lotu. Ładowanie również odbywa się dość szybko, bo myślę, że w 15 minut również jesteśmy w stanie baterię naładować. Kolejnym elementem są śmigła. Mamy trzy komplety śmigieł oznaczonych literką A i B. Pamiętamy, że nie wszystkie śmigła są takie same w dronie. Powinniśmy zgodnie z instrukcją naprzemiennie te śmigła zainstalować. Również dodatkowe elementy wyposażenia statku są dostępne oraz klucz, który będzie przydatny do instalacji i deinstalacji śmigieł.
Kontroler wykonany bardzo profesjonalnie, jest to kontroler podobnie działający jak w DJI. Nie mamy tutaj regulacji przepustnicy, tylko za pomocą kontrolera regulujemy wysokość lotu drona, ale oczywiście kontrolujemy kierunek, w którym on lata. Sam dron również wyposażony jest w odpowiednią podstawkę pod smartfon, tak więc w momencie, kiedy jeszcze nie rozpoczniemy lotu prawdziwym dronem, możemy sobie podpiąć smartfon i na aplikacji uczyć się nim sterować. W górnej części drona widzimy przestrzeń, którą będzie stanowiła bateria. Baterie też są wykonane i pokolorowane właśnie w kolorach takich jak dron. Na początku mamy do dyspozycji zaślepkę plus dwie baterie odpowiednio, że tak powiem, ucharakteryzowane. Sam dron, jak widzicie, na przodzie ma otwory, w których są w moim przypadku diody podczerwieni, które będą pełniły funkcję dział laserowych i stosowny dźwięk również będzie towarzyszył nam w momencie, kiedy będziemy naciskać odpowiednie przyciski na kontrolerach. Mamy dokładną instrukcję obsługi, krok po kroku mamy całe sterowanie, całe wyposażenie drona opisane i myślę, że z tym, żeby go odpowiednio poskładać, nie będzie żadnego problemu. Śmigła również osadzamy zgodnie z tym, co jest w instrukcji. Możemy do tego zastosować dostarczony przez producenta klucz. Następnie pamiętamy, aby nasz kontroler wyposażyć w baterię. No i później uruchomienie kontrolera wiąże się z tym, że również cała masa różnego rodzaju komend głosowych, komend, które znamy z filmu Star Wars, będzie dobiegało do nas z głośnika. Słuchajcie, ja przeprowadziłem kilka takich próbnych lotów po domu. Nie jestem wytrawnym pilotem dronowym, niemniej jednak nie miałem absolutnie żadnych problemów ze sterowaniem tym urządzeniem. Niemniej jednak ze względu na jego wielkość, jego moc, bierzcie to pod uwagę, że zdecydowanie takie urządzenie musi latać w pomieszczeniu zamkniętym, ewentualnie na dworzu w momencie, kiedy absolutnie jest bezwieczna pogoda. Te wszystkie testy, które my żeśmy mieli na spotkaniu w Brukseli, odbywały się na terenie zamkniętym. Te pojedynki również odbywały się na terenie zamkniętym. Całość pomyślana jest tak, żeby to współzawodnictwo mogło odbywać się w skali światowej. Ma być przez firmę Proper organizowana co jakiś czas w różnych miejscach arena do walki tymi dronami, czyli możemy się szkolić w naszym jakimś tam lokalnym gronie osób, które się zdecydują na zakup takiego urządzenia, a później brać udziały już w takich poważniejszych rozgrywkach, no i cały ranking światowy przy pomocy właśnie tego inteligentnego kontrolera, który będzie współpracował ze naszym smartfonem i aplikacją, ma być tworzony. Całość dość ciekawa, muszę przyznać. Jeśli chodzi o samą jakość wykonania drona, faktycznie jest to dość lekki plastik. Należy uważać, bo jeżeli kilkakrotnie uderzycie, gdzieś wam ten dron spadnie w momencie, kiedy się uczycie latać, pamiętajcie, żeby próbować wykalibrować żyroskop, jest do tego odpowiedni przycisk, to pomaga. Jeżeli grubsze uderzenie nam się przytrafi i uszkodzimy śmigło, tak jak mówiłem, mamy trzy komplety w zestawie. Również producent tego drona informuje, że poziomu aplikacji będziemy mogli zamawiać części zamienne dla naszego drona. Cała kolorystyka, cały zestaw dźwięków jest uzależniony od tego, który model wybierzemy drona. U mnie w momencie, kiedy wybrałem ciemną stronę mocy i kontroler jest ciemny, przy wybraniu rycerzy Jedi ten kontroler będzie jasny, kiedy bierzemy X-Winga. Sterowanie dronem wydawałoby się, że jest dziecinne, proste, niemniej jednak polecam Wam, jeżeli już się zdecydujecie na zakup takiego drona, takiego zestawu, zacznijcie testować go albo w bezwieczny dzień gdzieś na zewnątrz, ewentualnie wybierzcie się do jakiejś hali sportowej, do jakiegoś dużego pomieszczenia, tak żeby Was fantazja za szybko nie poniosła. Również korzystajcie z aplikacji, żeby nauczyć się sterować tym dronem. Warto wspomnieć, że sam kontroler ma możliwość ustawienia różnych poziomów prędkości, reakcji tych manetek, także w momencie, kiedy jeszcze nie jesteśmy za bardzo z takim dronem oswojeni, możemy latać wolniej. Jeżeli już mamy większe doświadczenie, możemy coraz szybciej, coraz mocniej będzie ten dron reagował na manetki na kontrolerze. To tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie imprezy w Brukseli. Jak widzicie, dron jest troszeczkę inny niż klasyczne drony, które dostępne są na
na rynku. Nie jest to dron wyposażony w kamerę, dzięki której możemy podglądać sąsiada czy robić piękne zdjęcia z wysoka. Jest to dron, który jest przeznaczony do prowadzenia powietrznych walk z innymi tego typu urządzeniami. Zachęcam Was do komentowania, jak tego typu urządzenia Wam się podobają. Zachęcam użytkowników i te osoby, które zdecydują się na nabycie tego urządzenia, do komentowania. No i tradycyjnie ocenicie film. Jeżeli Wam się podoba, łapka w górę, jeżeli nie, to łapka w dół i subskrybujcie kanał testhub.pl.